Szczęśliwi posiadacze Mavica 2 mogą też sparować gogle DJI bezprzewodowo. Wtedy mamy obraz 1080, możliwość obrazu. Pamiętajcie, że w Polsce można gogle stosować do odległości 200 metrów i do wysokości 50 metrów. Żeby sparować gogle z Maviciem, włączamy gogle. W tej chwili widzimy, że światło parowania jest już, lampa parowania jest już aktywna. Żeby sparować od początku, trzeba wcisnąć ten przycisk parowania. On wtedy zaczyna świecić na czerwono. Włączamy gogle w tej chwili. Uzyskujemy obraz kontrolny. W tej chwili przejdziemy do ustawień. Settings. Blinking settings. Przejdziemy do Mavica 2 i potwierdzamy. Mamy minutę na sparowanie gogli. Wszystko poszło bardzo dobrze. Widać, że lampka statusu parowania świeci na zielono. W tej chwili zrobimy następną rzecz, mianowicie uruchomimy head tracking. Widać, że w tej chwili mamy możliwość już uzyskania trackingu gimbala. Jak widać, Mavica 2 Pro można bez problemu sparować z goglami DJI bezprzewodowo. Fantastyczna sprawa, aczkolwiek myślę, że też warto spróbować, czy gogle nam odpowiadają. Jako że nie wszyscy użytkownicy, nie wszyscy operatorzy dronów lubią tę formę właśnie przekazywania obrazu, ale także latania. Ja spotkałem się z takimi postawami, że od praktycznie euforii aż po wręcz niechęć do gogli. Dlatego myślę, że przed decyzją o zakupie warto sobie takiego gogla obejrzeć, przećwiczyć, odbyć kilka lotów, 2-3 loty w goglach i właśnie podjąć dopiero decyzję. Na pewno pomagają, na pewno jest dużo lepsza wizja, jeżeli chodzi o skupienie się na obiekcie, ale warto też pamiętać o tym, żeby mieć spotera do pomocy. Według przepisów polskich można latać do 200 metrów poza terenem zabudowanym i do wysokości 50, czyli odległość 200 metrów i wysokość 50, ale należy pamiętać, że są różne ograniczenia, na przykład linie wysokiego napięcia albo drzewa, też ptaki na przykład, które nadlatują, więc warto faktycznie ze spotterem latać, z osobą do pomocy, z pomocnikiem podczas lotów w goglach. Dziękuję serdecznie za uwagę, przejdziemy teraz do dalszej części. Cześć.